Witam. Dzisiaj taki trening. Podmokły. Bagna. Taka duża dziura wykopana. Się tam woda zbiera. Coś małego wyskoczyło. Nie wiem co. Nie zobaczymy co to jest. Co to może być? Jest to tutaj. Na chwilę zobaczę. Coś poczt. Nie wiem, ale z orzełkiem z przodu. Nie jest to guzik. Ale ciężki jest. Nie wiem, czy pieczęć, czy plomba. Do następnego. Witam. Znowu wypaliłem dziurkę. To na bagnach jest. Tam jakieś 8 metrów stąd był ten guz z tą koroną, ten orzełek. Nie wiem, co tam jest. Ale coś podobnego tu jest. Nie wiem, co to może być. Tamte było takie coś. A tu jest coś też ciężkiego, tylko co to jest? Nie mam pojęcia. Dosyć ciężkie i grube. I na bagnach, nie wiem czemu na bagnach takie ciężkie. Za chwilę pokażę. Tu jest napisane 18, a z tyłu jest GL. Nie wiem, w domu poczyszczę to. Dosyć ciężkie i grube, takie chyba ołowiane. Do następnego. Jestem przy tym dołku. Druga rzecz już mi wyskoczyła z tego dołka. To było tutaj i jeszcze jeden sygnał był, nie wiem o co chodzi. Ale leży to tutaj coś ulepione, za chwilę oczyszczę. Tamto miało 18, to ma 19. Cwerkę. GD i gwiazdki. Nie wiem, doczyszczę, zobaczę w domu. No i kolejna jest. Metr od tamtych dwóch, co było w dołku, tylko nie wiem jeszcze jaka. Oczyszczę, pokażę. Ta jest najmniej czytelna. Są tu z tyłu jakieś napisy. Nie wiem, zobaczymy. Ale już czwarta w jednym miejscu. Nie wiem, to coś dziwnego to jest. Witam. Jestem 10 minut na tym nowym polu, a piąte coś w kształcie plomby wyskoczyło znowu. Nie wiem, oczyścimy. Za chwilę pokażę. Ta jest w takim kształcie i napisy ma. Każdy ma inny numerek. I to jest już piąta do kolekcji. Nie wiem, w domu zobaczę, przeczyszczę, może się czegoś dowiem. Do następnego.